Witam wszystkie siostry i wszystkich braci w Chrystusie, zgromadzonych tu w Kościele. Witam przy odbiornikach. W zastępstwie dzisiaj wziąłem służbę za mojego syna, który pochorował się trochę. Chciałem się pomodlić. Ojcze nasz, z Twojej łaski jesteśmy tu zgromadzeni, bo Ty powiedziałeś, że bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Niech Twój Duch prowadzi nas w dzisiejszym rozważaniu Twojego słowa. Amen. Do dzisiejszego rozważania wybrałem temat Słowa Bożego z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 5 rozdziału, od 1 do 5. Usprawiedliwieni tedy z wiary i pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Można powiedzieć, że skutkiem naszej wiary, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest pokój z Bogiem. Przez wiarę mamy też dostęp do łaski, z której się chlubimy, nadzieją chwały Bożej. Ale chlubimy się też z ucisków, jak pisze apostoł Paweł w 3 wersecie. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Zastanówmy się, co to jest cierpliwość. Wiemy, że cierpliwość jest jednym z darów Ducha Świętego. A więc przez ucisk uczymy się cierpliwości. Kiedy Twoja uczciwość wydaje się być niezauważona, Twoja ciężka praca nie jest nagradzana, kiedy Twoja dobroć pozostaje bez podziękowania, a Twoja pomocna dłoń jest ignorowana, kiedy nawet miłość jest odrzucana, wtedy cierpliwość jaśnieje w całym swoim pięknie. Apostoł Paweł napisał: ucisk sprawia cierpliwość. Może zauważyłeś, że ta zasada działa również w rozwoju dziecka. Dziecko nadmiernie chronione i, jakby to powiedzieć, wychuchane, wzrasta na słabeusza bez ambicji i bez odwagi, skazane z góry na porażkę. Natomiast takie, które musi się zmagać z trudnościami, które może wychowuje się w jakimś większym gronie, która uczy się metody prób i błędów, wzrasta na dojrzałą osobę. Ta sama zasada odnosi się też do życia chrześcijańskiego, kiedy zdajesz sobie sprawę, że każda burza przynosi swoje błogosławieństwa, a każda próba swoje nagrody. Przyjrzyjmy się trzem praktycznym zaletom cierpliwości. Cierpliwość przynosi nadzieję. Cokolwiek bowiem przytem napisano dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Po drugie, cierpliwość wydaje owoc duchowy. A ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują się, zachowują
wytrwałości i wydają owoc. Po trzecie, cierpliwość otrzymujesz, przez cierpliwość otrzymujesz to, co obiecał Bóg. To jest napisane w liście do Hebrajczyków. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Każdy z nas, siostry i bracia, napotyka w życiu na różne trudności. Jak sobie z tymi trudnościami radzimy? Czy jesteśmy cierpliwi i szukamy rozwiązań Bożej woli? Czy jednak bierzemy sprawy w swoje ręce i rozwiązujemy je swoją mądrością? Chociaż dobrze wiemy, że ludzka mądrość prowadzi nas na manowce. Co mówi na ten temat Słowo Boże? W liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 16 i 17 wersecie czytamy tak. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Ja w swoim życiu również miałem dużo pytań. Na które nie byłem w stanie sam sobie odpowiedzieć. A z trudnościami, jakie mnie spotykały, nie mogłem sobie poradzić. Często się zastanawiam, dlaczego tak jest. I odpowiedzią na moje wątpliwości jest to, co Jezus powiedział do Nikodema. Musisz się na nowo narodzić. Z wody i z ducha. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Kiedy Bóg w swojej łaski zaczął zmieniać moje życie, zacząłem lepiej widzieć, lepiej słyszeć i lepiej rozumieć. Ta łaska mnie zgniotła, zmiażdżyła i powaliła, a następnie podniosła i uzdrowiła. Dlaczego Bóg dotknął akurat mnie, nędznego i grzesznego człowieka? Przeczytajmy coś na ten temat z Ewangelii Mateusza, rozdział 11, od 25 do 30 wiersza. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Przeczytajmy jeszcze z listu do Rzymian, z 8 rozdziału,
od 28 wiersza. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Wspaniała Boża obietnica. Amen. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.